Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 26 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Star Wars Jedi Upadły Zakon. Moi drodzy, jesteśmy na planecie Ilum, jak pamiętacie, widzę, że 68% już tej planety zbadaliśmy, także za duże to nie jest, ale to w sumie może i dobrze. Tak jeszcze chciałbym się tu rozejrzeć, zanim skonstruujemy nasz miecz świetlny, no bo najprawdopodobniej za chwilę to zrobimy. To jeszcze chciałbym się właśnie tu za czymś rozejrzeć, może jakieś, o właśnie, na przykład echo mocy czy coś takiego. Uważaj, padawanie. To nie ty wybierasz kryształ, lecz on ciebie. Tak, to nie ty wybierasz towar, tylko on ciebie wybiera. Odnajdywanie kryształów. Odnaleziony przez adepta kryształ, który z nieznanych przyczyn został porzucony. Okej. Chyba w zasadzie to tyle w tej okolicy. No dobra, moi drodzy, to co, pora chyba na konstrukcję miecza w takim razie. Poruszaj, aby zmieniać kolor. Aha, i muszę potwierdzić, tak? Ile mamy tych kolorów? Okej, trochę tych kolorów jest w sumie. Może weźmiemy sobie ten pierwszy. Niech będzie ten. Wow. Ale fajne. Rozłączany miecz, LB plus kwadrat, ale może rozłączać swój miecz, aby wyprowadzać potężne ataki mocą. Okej. Zobaczmy jeszcze wpis, rozdział 5, przebudowa. Ciri podarowała Kalowi rękojeść swojego miecza świetlnego, choć kryształ Kiber dawno już sprzedała, by spłacić długi Griza. W jaskiniach Kal usłyszał zew swojego kryształu i podążył za nim przez pęknięcie w lodowej ścianie. Lód, na którym stali Kal i Bidi, załamał się, w efekcie czego młody Jedi wpadł do lodowatej wody. Droid uratował go w ostatniej chwili. Niestety zdobyty przez Kala kryształ rozpadł się na dwie części, aktywowało to dziennik kordowy. Okazało się, że Bidi poświęcił swoje wspomnienia, aby przechować dzienniki potrzebne Kalowi do wykonania misji. Kal połączył rękojeści mieczy świetnych Ciri Jarrow, tworząc oręż, który daje mu do dyspozycji dwa miecze lub pojedynczy... pojedynczy co? Aha, że to tyle, tak? Dobra, myślałem, że tam nie jest zdanie dokończone. Czy ja chcę personalizować ten miecz? Nie wiem, zobaczmy, jak to tu wygląda. Wow, i faktycznie mamy jakieś takie nowsze kolorki, zobaczcie. No dobra, znaczy powiem wam tak, niebieski widzieliśmy, zielony tak samo. Może fioletowy weźmiemy, jak Mace Windu będziemy normalnie. I weźmiemy sobie może cały zestaw Ciri, bo widzę, że go otrzymaliśmy. To niech będzie cały zestaw Ciri. Patrzcie, chyba wszystkie emitery prawie zebrałem. Materiał jeszcze. Weźmy jakiś taki epicki, hajsańskie złoto, to mi się podoba. Dobra, no i git. Okej, także pobiegamy sobie trochę z fioletowym mieczem. Niczym właśnie Mace Windu. No dobra, to co? Możemy chyba zwijać. Wow, wybaczcie za tą ścinę. Dobra, ja widzę, że mam punkcik medytacji. Nie wiem, coś Bidi będzie chciał zeskanować, ewentualnie chyba nie. No dobrze. To co, prześpijmy się? Znaczy no, prześpijmy się. Wiecie, o co chodzi. Pomedytujmy chwilę i możemy stąd zwijać tak naprawdę. Jak to się na mapie jeszcze prezentuje, sobie zerknę. A teraz tam mogę jeszcze przejść, no zobaczymy. Dobra, na razie ruszajmy. Na co my się tu jeszcze natkniemy? No ten fioletowy fajnie się prezentuje, nie powiem, że nie. O kurde, wow. Ale fajnie to wygląda, tylko dobra, nie harnasiujmy zbytnio. Ale widzę, że niestety zużywa mi to moc, także musimy uważać. Yeah.
Dobra, ostrożnie. Któryś jeszcze? Pięknie. Uwaga, uwaga, bo niestety, ale... Właśnie moc mi się zużyła. Dobra, pięknie. O kurde, kolejni jeszcze. Nie no, ale te rozłączane miecze świetne. Naprawdę. Mega mi się to podoba. Kurde, kolejni jeszcze. Widzę, że twórcy nam dali trochę okazję, żeby właśnie przetestować sobie te rozłączane miecze. Uwaga, uwaga. Zdobyto do punktu umiejętności, fajnie. Nice, nice, dobrze. Jest ranny. Gdzie ja, chłopie, jestem ranny według ciebie. Dobra, padł kolejny. Kurde, Kaluś, nie tu chciałem unik, ale dobra. Ale teraz ja się czuję jak taki koks, naprawdę. Okej, okay. Dobra, tutaj widzę, że nie przejdziemy. Dobra, moi drodzy, to będziemy ruszać dalej, o kurde. Co tam, Bidi, chcesz? Aha, to na górze, dobra, dobra. Hakuj. O kurde. Nie żartujcie, że oni wszyscy wstaną. O, ja pierdzielę. Potrzebuję wizyty w serwisie. No to idź do serwisu u Stasia. Ja pierdzielę. No nie wstawajcie wszyscy, nawet o tym nie myślcie. Ale chyba stanął. Kurde, najgorsze z tymi droidami jest tak... Powiecie, o co chodzi, ja teraz chcę trochę zaszaleć z tymi mieczami i w ogóle nie patrzę do końca, co robię. Właśnie z tego względu, że chcę sobie trochę powariować tym mieczem. Dobra, zhakujmy go, niech będzie. Podaj swoją tożsamość. Dobra, i widzę, że faktycznie kolejne się droidy na nas rzucają. Okej, to niech on się klepie. Kurde, czemu ja swojego biję? Halo, halo. Żeby nie było friendly fire'a. Nie no, kurde, naprawdę się fajnie bije tym podwójnym, tym rozłączanym mieczem, tylko właśnie musimy uważać. O, mówię, ja trochę zbytnio chcę kozaczyć teraz z tymi dwoma mieczami. Wciąż stawiasz opór. Nierozsądne. Dobra. Aha, bo jeszcze te się kurde będą bić między sobą, czekajcie. Może ich szybko wyjaśnimy. Może już go nie hakujmy nawet, tylko po prostu rozwalmy go. Dobra, ostrożnie. Kurde. Nie no, świetny to jest naprawdę, tak mi się podoba. Dobra, chyba teraz poczekajcie, bo chyba z tymu nie mogę użyć, póki Bidiego na mnie nie ma. Kurde, epickie, naprawdę epickie. Dobra. Jeszcze zhakujemy tego droida. Poczekajcie, bo one się teraz między sobą będą klepać, to może je wszystkie rozwalmy. Dobra, poszło. Mamy jakieś skanowanie. Operacja wy... Mnie też ściska na ich widok po wszystkim, co przeszliśmy. Bidi, co to był za głos? Czekajcie. Operacja wydobywcza Imperium. Imperialne operacje wydobywcze pustoszą miejsce uważane niegdyś przez Jedi za święte. Zasoby planety są wykorzystywane w sekretnym, złowieszczym celu. Dobra, Bidi, poczekaj, bo ty szarżujesz kurde jak porąbany. Moment. Tędy chyba nie przejdę, no dobra. Sobie z tym, Bidi? Zabierajmy się stąd. Zajęli Ilum. Wszystko w porządku? Nie. Zauważyli mnie. I to nie wszystko. Wydobywają kryształy Kyber. Kapitanie, szykuj się do startu. Dobra, jak to się tu prezentuje? Okej, czyli teraz pewnie... A, raczej czeka nas po prostu powrót i tyle. I zakładam, że wrócimy chyba na Zefo, co nie? Teraz po tym, jak już mamy swój własny miecz świetlny, byłoby fajnie. Nie no, przypuszczam, że wrócimy, no bo musimy ten w końcu... W końcu to Astrium zdobyć. Musimy wracać. Nie ruszamy się stąd,
stąd, żołnierzu. Mamy rozkazy. No dobrze, poczekam jeszcze chwilę. Tak, wróć na to. Mirej zawiesza stream z grobowca Kudżeto. Okej. Okay. Siemaneczko, panowie. Jedi, zachować ostrożność. Ja pierdzielę, jakie to jest świetne. Pora skończyć. Okej, okay, uważajmy jeszcze na gościa z blasterem. Dobra, i którędy w zasadzie teraz? Chyba tu muszę przeskoczyć po prostu. Oho. O kurde, wow, rakieta. Ja pierdzielę, te rakiety jeszcze nie. Moment. Podbijamy te blastery, okej. Jeszcze musimy, moi drodzy, odbić rakietę. Ja odbiję mocą, w sumie będzie najprościej. Kurde, tylko szkoda, że ten chłop nie dostał. Dobra, gdzie dalej? Tam mamy jakieś w ogóle przejście. Wiecie co, może... O kurde. Tak to jest, jak się zagapisz na mapę. Rozumiem, że ja powinienem tam iść, ale... Czekajcie. Nie wiem, możemy ewentualnie sprawdzić, co tam znajdziemy. Niech będzie. Może jakiś sekret czy coś? Dobra, bo rozumiem, że... To jest chyba jakoś właśnie tutaj. Czekajcie, gdzie to zamknięte przejście było. W tą stronę jakby. Sir, pamiętam, jak piękne są te jaskinie. Jak chciałem szybko ukończyć trening i zostać Jedi. Kurde, przerwał dialog niestety, wybaczcie. Jaka sieka, nie mogę, zarąbiste. Kurde, nie mam gdzie się ruszyć zbytnio. Proszę mnie, nikt mnie tu nie będzie zabijać, halo. Dobra, Bidi, schakuj. A nie, widzę, że Bidi może mi z tym rzucać nawet jak. Dobra, uwaga, bo to wybuchnie chyba, albo i nie. Okej, ale gdzie jest to przejście? Tutaj coś mamy. Dobra, no i zobaczcie. Faktycznie jakiś chyba sekrecik czy coś w tym stylu? Przejdźmy sobie tutaj. Może to nie jest sekret, a może jakiś skrót po prostu. Nie wiem, zobaczymy zaraz, gdzie to nas właściwie zaprowadzi. W ogóle strasznie chaotyczny odcinek, wybaczcie, ale tak się podjarałem tym podwójnym mieczem. Znaczy właściwie nie podwójnym mieczem, tylko rozdzielanym mieczem, przepraszam. Podwójny to już mieliśmy od dłuższego czasu. Dobra, gdzie my się, kurde, dostaniemy tym przejściem? Gdzie jestem? Nie wiem, no jedyne przejście... A, i tam mamy jakieś echo. No dobra, to chyba tędy. Okej, jesteśmy na miejscu. Czemu tego pchnąć nie mogę? To jest. Dobra, zaraz zobaczymy. Na razie wyczujmy to echo. Nie poddawaj się swoim emocjom. Ale mistrzu, to takie łatwe. Okej, duma adepta, zobaczmy. Torba należąca do mistrza Jedi, który starał się wpoić adeptowi swoje nauki. Okej. Czy ja teraz będę w stanie tędy przejść? Chyba tak. Dobra, lecimy do góry. Pytanie, gdzie ja wyjdę teraz? W sumie nie zwróciłem większej uwagi na mapie. Gdzie ja teraz będę? Jesteśmy w jakimś punkcie medytacji. Aha, czyli się chyba wróciłem do tego miejsca. No dobra. Mnie zapisywać? Nie, lepiej nie zapisujmy, moi drodzy, bo się zrespawnują przeciwnicy, ja tego bym nie chciał. Ja dobrze idę? Chyba dobrze idę. Dobra, także nie zapisujmy sobie gierki, po prostu lećmy przed siebie. Tylko mam nadzieję, że nic potężniejszego na nas tu nie wyskoczy. Dobra, i którędy ja muszę teraz? Muszę w tamtą stronę teraz biec. Oho, uwaga! Z jednej strony fall damage'a tu nie ma, ale jak spadniemy ze zbyt dużej wysokości...
To jest ryzyko, że jednak, wiecie, stracę tą cząstkę zdrowia. A skoro nie odpoczywałem, to lepiej to zdrowie oszczędzać jak najbardziej. No, witam, witam. Nie, bo byśmy spadli. Wow. Kaluś, czekaj. Ostrożnie. No, kurde, nie, ja za bardzo wariuję w tym odcinku, naprawdę. Ale moment, nie przesadzajmy. Dobra, ostrożnie. Ty jesteś słaby, stary, zaraz zobaczysz. Jaki to ja jestem, kurde, słaby. Jakie ładne słowo, zobaczcie, jaki, kurde, poeta. Oho, uwaga. Dobra, i chyba wyjaśniony. Okej, udało się. Dobra, ale strasznie naprawdę dużo chaosu w tym odcinku, no ale jakby nie patrzeć w poprzednim też. O kurde. W poprzednim mało co się działo. Kurde, z jednej strony powiem wam, namierzałbym tych przeciwników, ale... Okej, dobra, rakieta poszła. Chyba zabiła gościa. Nie, niestety nie. Niestety nie, kurde! Co? Wow! Co to było? Lekko droida teleportowało. Ostrożnie. Dobra, schakujmy go sobie. A wy co? Ty nie przeskoczysz do mnie? Dobra, czekajcie, to ja w takim razie przejdę do tego droida. Okej, tego już nie będziemy hakować, bo i tak nam się na nic nie przyda, bo one nie potrafią chyba skakać. Ja się jeszcze w razie czego podleczę. No stary. Wcześniej też umiałem wyobrazić sobie. Mówią tylko o tobie. Wysyłają na ciebie wszystko, co mają. Jesteście bezpieczni? Przyczailiśmy się, ale burza już przechodzi. Niedługo stracimy osłonę. A może zamaskujemy sygnał modliszy? Ta sztuczka działa tylko, gdy się jej nie spodziewają. Mam inny. No dobra, no to skoro Sir ma inny pomysł, to niech będzie. O, tu skrzynkę jeszcze ominąłem wcześniej. To zbierzmy ją sobie. Chyba w ogóle przypadkowo dialog ominąłem. Nie wiem, czy ominąłem, czy on się sam przerwał? Może w wodzie po prostu nie może być dialogu, co by było w sumie logiczne. Zawsze znajdujesz coś ciekawego. Nowy materiał na skórkę Tibana. Okej, załóżmy go sobie. Na pewno lepsza skórka niż ta miedziana. Bo w tej miedzianej to BD wygląda, jakby był naprawdę jakiś stary albo niezadbany. Albo raczej zaniedbany, powinienem powiedzieć. No dobra, to co, wspinaczka, lecimy dalej. Zhakowałam ich. Szyfruję też łączność, ale pewnie niedługo ją przywrócą. Może kupi nam to trochę czasu. Dzięki. Roi się tu od szturmowców. Ilum była naszą planetą, Kal. Nie pozwól, by o tym zapomnieli. Nie, no spokojnie, na pewno nie zapomnął. Dobra, ja sobie jeszcze tylko odpocznę, bo w sumie straciliśmy trochę stymów oraz ogólnie HP, paska zdrowia. Dobra. Tyle wystarczy, myślę, że możemy spadać. Jak to się na mapie jeszcze prezentuje, bo w sumie nie mamy żadnych przejść pobocznych z tego, co widzę. Dobra. W takim razie możemy lecieć już bezpośrednio do modliszki. Oho, co jest? No, dzień dobry, panowie. Kurde. Nie pa, że temu gościowi nie można aż tak pleców łatwo zrobić. Nie, jeszcze te drony. Kurde. Czekajcie, bo jeszcze mam złe namierzanie przeciwnika. No, co jest? Przeżycie są niskie, bardzo niskie. Dobra, BD, hakuj. Może nam się ten droid jeszcze przyda? Wciąż stawiasz opór nierozsądny. No kurde, coś nie wychodzi mi. Dobra, z tym jeszcze weźmy.
Okej, widzę, że z tymi Bidiego faktycznie regenerują mi moc, także fajnie. No, dawajcie, panowie. Nie no, piękna jesteś jak Anina podwójnymi mieczami, naprawdę. Mega to jest, dobra. Lecimy dalej. Wezwali wsparcie. Zmierzają tu wszystkie gwiezdne niszczyciele w sektorze. Jeśli dotrą tutaj przed tobą... Nie przylecieliśmy tutaj, żeby dać się złapać. Zdążę. No to może w takim razie przyspieszmy lepiej. Sir, mamy towarzystwo. Niech Gryz zamknie modliszkę. O kurde. Ścigacie Imperium! Oszalałeś, młody? Zaufaj! Ufamy, zamkniemy statek. Mienę 2 ATST, pozdrawiam. Kurde, najgorzej, że właśnie jak namierzę jednego przeciwnika, to nie widzę, co ten drugi robi. Czekajcie, 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 pod nogi, pod nogi, pod nogi. Uwaga na granat. Jeszcze jeden. Dobra, naparzałem, ile wlezie. Ajajaj, nie, sparaliżował mnie, kurde. Zbijamy te pociski, okej, ten chyba jeden padł, super. Uwaga na granaty. Dobra, niedobrze, 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 niedobrze. A tu jeszcze oficer wysiadł, kurde, zapomniałem o tym. Przecież ktoś pilotuje tym, nie? Nie no, ale to, że te steamy Bidiego regenerują moc, to jest naprawdę OP. A po całość to wziąć. Okej, chyba się udało, dobra, ja pierniczę, co tu się kurde dzieje? Robimy dziada szybko i spadajmy stąd. Kurde, 2 ATST, ja pierdzielę. Jeszcze tu normalnie brakuje, nie wiem kogo. Brakuje jeszcze Darfa Sidiousa do tego wszystkiego. Czyli Palpatina. Dobra, spadajmy stąd. Ja mogę już wejść do modliszki? Mogę. Tak. Ucieczka, okej. Wydostając się z jaskiń, Kal odkrył, że Imperium prowadzi na Ilum zakrojoną na wielką skalę operację wydobywczą. Jej celem jest pozyskanie złóż kryształów kiber znajdujących się na planecie. Gdy Kal i Bidi walczyli, aby dostać się na modliszkę, Sir użyła sztuczki Trilli z grobowcami, która aby siły Imperium nie mogły wezwać posiłków. Imperium zdołało w końcu powstrzymać hakowanie, jednak Kal i Bidi zapewnili sobie wystarczająco dużo czasu, aby powrócić na modliszkę. Po przebudowie swojego miecza świetlnego, Kal musi teraz powrócić na Datomirę, aby ponownie zmierzyć się z ciemną stroną. Bez was by mnie tu nie było. Dawniej na bracie marzyłem o szturmie na Coruscant u boku ocalonych z Rady Jedi. A teraz? Los zakonu jest w rękach hazardzisty, upadłej Jedi i słabego padawana. Z gry i partaczy. Dokładnie tak. Można polegać tylko na Bidi. Pozwolił Kordowie wymazać pamięć, by mógł nas prowadzić. Oboje chcecie poświęcić wszystko. Przecie naprzód, choć szanse są bliskie zeru. Porażki są częścią życia. Już to rozumiem. Dziękuję. Wam wszystkim. Okej, czyli chyba nic nie pogadamy, ewentualnie może... Może nasionka podejrzymy. Hej, Gryz. No co tam? Te pnącza są bezpieczne? Szybko rosną. Mam już dość tego codziennego podcinania. Ale są bezpieczne, jeśli je przytnę. To miało mnie uspokoić? Okej, faktycznie te rośliny wszystkie urosły i chyba właśnie zapełniliśmy całe terrarium. Tu jeszcze ewentualnie jest jakieś miejsce, ale... Już nie będę aż tak do tego wagi przywiązywać. Dobra, moi drodzy, także wracamy na Datomirę. Ja chyba wcześniej na Zefo mówiłem, się pomyliłem. Hej, na Zefo nie było czasem ogromnego wraku? Może tam być coś ciekawego? No z jednej strony może jest coś na tym Zefo, ale nie chcę mi się tam wracać, powiem wam szczerze. Chcę po prostu przejść już tą grę, nie ukrywam, i zabrać się za inne produkcje na kanale. Bo tak jak mówiłem, no zgodnie z tym moim małym manifestem, który wygłaszałem, kiedy poleciliśmy na Datomirę, będziemy sobie po prostu robić fabułę, więc polećmy na tą Datomirę po prostu. Będę przechodził gry jak ja chcę, a nie jak mi każą. Czas na pojedynek. Tak. Jesteś gotów na to wyzwanie. A co z tobą i Trillą? Nie wiem, czy w ogóle będę gotowa. Ty wiesz, co musisz zrobić, by zaleczyć rany. Dlatego jestem z ciebie bardzo dumna. Ja kroczę własną ścieżką. Pamiętaj, że nie jesteś sama.
No, myślałem, że jeszcze jakiś dialog będzie, ale chyba niekoniecznie. No dobrze, to lećmy na tą Zatomirę. Coś zaraz pogadacie? Dobra, już siadam, Gris, spokojnie, spokojnie. No i dobra, jesteśmy na Zatomirze. No i ciekawe, czy uda się z tym Astrium ostatecznie, czy nie? Jestem ciekaw w sumie, ile do końca gry nam jeszcze zostało, bo wydaje mi się, że już niewiele, bo fabuła nabrała takiego, no, dosyć mocnego tempa. Chociaż widzicie, jeszcze mieliśmy okazję na przykład na Zefo zobaczyć. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Jak obstawiacie, jakie koszmary nas czekają? Więcej trupów, wielkie pająki, mordercze rośliny? Pewnie wszystko. Wypluj to. To może pomioty Akcjonu nas wytropią. Wciąż jesteście nam nieźli? Na Griza? Nie nazwałabym tego wkurzeniem. Musicie przyznać, dałem wam rozrywkę. Nie każdy jest poszukiwany przez pomioty Akcjonu. Gdybyś nie był tak dobrym pilotem, to sama bym cię wydała. Lepiej trzymaj poziom, Griz. Coś jeszcze pogadamy tutaj? Nie boisz się już jak kiedyś. To dlatego, że przez chwilę zapomniałem, gdzie jesteśmy, ale dziękuję ci bardzo, że mi przypomniałeś. Nie ma sprawy. A ty jak się czujesz? Wiesz, powrót i w ogóle. Chyba dam radę. Ej, ja to wiem, Kal. Dasz radę. Dzięki. Przyda się pomoc, jeśli chcesz dołączyć. Co? Czemu miałbym to robić? Nie, nigdzie się nie ruszam. Czego ode mnie chcesz? Nic. Żarcik. No, cieszę się, że mój strach przed śmiercią z rąk nieumarłych wiedźm wprawia cię w dobry humor. A teraz pośpiesz się i wynośmy się stąd. No dobra, Sirius, widzę, też nie pogadamy. Okej, moi drodzy, możemy w sumie wyjść jeszcze na zewnątrz na Zatomirę. Okej, nowy cel na holomapie. Zdobądź Astrium z grobowca Kujeta. No i dobra, widzę, że całą drogę będziemy musieli się tam wrócić. Teraz faktycznie przejście jest otwarte, zwróćcie uwagę. Dobra, możemy w sumie dojść sobie do jakiegoś punktu medytacji ewentualnie. Ale wiecie co, jestem w sumie też ciekaw. Co ja chciałem powiedzieć? Aha, czy jakieś niespodzianki po drodze spotkamy? O kurde, ściny, wybaczcie. Kurde, wow! Się rzuciły na mnie. Obrywajcie. Dobra, pięknie poszło. Oho. Że moi drodzy, jeszcze kawałek się przebiegniemy, żeby być jak najbliżej naszego celu fabularnego na następny odcinek. Tylko widzę, że chyba źle pobiegłem. Czekajcie. No, chyba pobiegłem w złą stronę. My powinniśmy iść tutaj. A dobra, ruszajmy, nie będziemy jakoś tutaj specjalnie zwiedzać. Zatomirę już tak jakby no zwiedziliśmy, nie ma co ukrywać, wystarczy tylko właśnie udać się do tego grobowca Kujeta. Kurde, chodź tu stary, no. Patrzcie jak skubany. Ucieka pająk jeden, no. Dobra, kolejny punkt umiejętności. Pytanie, czy będę mógł go wydać na coś, bo dwa punkty to... Rzuć mi z tym. Nie wiem, czy dwa punkty nam na coś wystarczą. Dobra, przyciągniemy sobie linę. Okej. Okay. Fajnie jest to, że też układ przeciwników się trochę zmienia, że nie ma już tych braci nocy, tylko są właśnie te wiedźmy powstałe z martwych. No dobra, moi drodzy. W sumie wiecie co, myślę, że możemy tutaj sobie zapisać grę, bo tam tak naprawdę niemalże mamy już wejście. Tu w ogóle zablokowane jest, tam jest jakieś przejście. Ale dobra, nie będziemy się tym już jakoś specjalnie zajmować. Chciałbym właśnie ruszyć trochę fabułę do przodu. I nie ukrywam, że chciałbym skończyć już tą grę powoli. Dobra, moi drodzy, także zapiszmy sobie, zobaczymy, czy jeszcze może jakiś punkt umiejętności ewentualnie mogę przydzielić w drzewku. Zobaczmy. Niby dwa punkty na coś mi tu teoretycznie starczy. Potężna umiejętność przyciągająca do Kala całe grupy przeciwników. Pokaż mi to. Wow. Okej, to może być ciekawe. No dobra, opanujmy to sobie. Niech będzie. Ciekawe, czy całe drzewko zdam radę ogarnąć. Pewnie jakbym grindował i odpoczywał ciągle przy
tym miejscu medytacji to bym ogarnął. Ale jakoś nie chce mi się specjalnie bawić w to. I tak mamy naprawdę postać potężną, dokokszoną, więc myślę, że na spokojnie poradzimy sobie z jakimiś tam kolejnymi wyzwaniami przed nami, bo pewnie tych wyzwań trochę jeszcze jest. Nie chciałem odpoczywać, bo ten jeden z tym stracony to nie tak dużo. Dobra, moi drodzy, także cóż, będziemy sobie tutaj już kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku ze Star Wars Jedi Upadły Zakon, gdzie to udamy się już właśnie po to Astrium, do grobowca Kujeta. Na razie!